Oświaty w gminie Ełk i chcemy podziękować panu ministrowi za to, że uratował tą naszą szkołę przed przekazaniem jej fundacji właśnie. To, co pan minister stwierdził, próbuje się wbrew rodzicom, wbrew woli rodziców oddawać szkoły fundacjom niesprawdzonym. Fundacja, którą chciała oddać naszą szkołę, działa właśnie w Gdańsku, w Poznaniu, w Łodzi, czyli tam, gdzie wiadomo rządzi lewactwo i tak dalej. Dlatego nasza prośba jest taka, żeby szkoły były jednak pod opieką samorządów, pod opieką kuratorów, żeby nam nie wciskano genderów, żeby nam nie wciskano czego innego, bo my, ja już jestem dziadkiem w tej chwili, ale nie chciałbym, żeby moja wnuczka, jedna, druga czy trzecia, tak były traktowane. Dlatego boli mnie dzisiaj stwierdzenie niektórych samorządowców, że szkoły są źle finansowane przez ministerstwo, że rząd daje za mało pieniędzy. Nie. Samorządy nie zauważają tego, że dochód samorządów wzrósł też niesamowicie. Budżet naszej gminy na przykład wzrósł z 40 milionów przez 5 lat do 90 milionów. A dokładamy takie same pieniądze. Procentowo dokładamy dużo mniej. I te szkoły chce się oddać. Pytam się, gdzie są władze samorządowe, które nie potrafią utrzymać szkoły, nie potrafią zadbać o wysoki poziom, o dotacje, skorzystać ze środków unijnych, a oddajemy dla jakichś tam innych prywatnych podmiotów, bo one rzekomo mogą z tego skorzystać. Tylko, czego one będą uczyć? Właśnie, później będziemy mieć tą agresję, będziemy mieć jakieś inne nauki, że dziecko może się masturbować i tak dalej. Do czego dochodzimy? I panie ministrze, dziękujemy za to, że pan uratował tą małą szkołę. To jest niby szkoła mała, ale tam 100 parę dzieci jest. Na nasze warunki warmińsko-mazurskie 100 dzieci w szkole to jest dużo. To żyje cała społeczność, cały obwód, cały okręg, tą szkołą żyje. To jest miejsce życia nasze. Dlatego bardzo dziękujemy za to i prosimy o opiekę właśnie nad takimi szkołami, bo to jest dokładnie dla was.